Nie tylko Katowice próbują rozwiązać problem nadmiernej liczby samochodów w centrum miasta. Za kilka dni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpocznie badania parkingowe w kilku śląskich miastach. Za pomocą samochodów ze specjalnym urządzeniem zewnętrzna firma sprawdzi, kto, gdzie i jak długo parkuje. Wszystko po to, żeby w przyszłości wprowadzić zmiany, które mogą pogodzić oczekiwania mieszkańców, przedsiębiorców i przyjezdnych. Paweł Jędrusik. Samochód pojawi się na razie w 5 miastach GZM: Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Rudzie Śląskiej i Tarnowskich Górach. Wiosną wyjedzie na ulicę kolejnych 3: Sosnowca, Zabrza i Dąbrowy Górniczej. W trakcie badań samochód będzie przejeżdżał co godzinę przez centrum danego miasta, żeby fotografować i liczyć zaparkowane samochody. Zdecydowaliśmy się je podjąć, żeby w ogóle wiedzieć, jaki jest poziom problemu, czyli właśnie jakiś poziom rotacji, zajętości miejsc parkingowych, o której godzinie najwięcej ludzi parkuje, kiedy ta sytuacja jest łagodniejsza, czy parkują głównie osoby przyjeżdżające do pracy, czy to jest głównie kwestia mieszkańców albo osób korzystających z usług. Na wyniki takich badań czekają m.in. w Bytomiu, bo tu, podobnie jak w innych większych miastach, trudno jest o wolne miejsce parkingowe w ścisłym centrum miasta. Z pewnością dadzą odpowiedź na temat rotacji samochodów w śródmieściu Bytomia, ale przede wszystkim wskażą te miejsca, gdzie są niedobory miejsc parkingowych, gdzie najwięcej tych miejsc parkingowych jest zajętych. Takie badania pozwolą miastom przyjąć określoną strategię, aby ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się, i niekoniecznie jest tu mowa o dodatkowych parkingach. Jest kwestia na przykład strefy płatnego parkowania, jest kwestia budowy dodatkowych miejsc parkingowych, jest kwestia ograniczania ruchu i jest wiele narzędzi, ale żeby cokolwiek postanowić i jakiekolwiek wnioski, to trzeba mieć szczegółowe badania i w tym jest rola Metropolii. Po zakończeniu badań Metropolia zamierza przeprowadzić w objętych nimi miastach badania społeczne z mieszkańcami, przedsiębiorcami i klientami lokali usługowych.